przybierzeli do... Zaczynam ogarnianie prezentowe. I powiem wam, że trochę się tego zebrało i ogólnie ja dzielę na dwa prezenty, ponieważ my obchodzimy dwie wigilie. To dla mojej siostry. Nie chcę mówić głośno, żeby nie usłyszeli, ale to jest, wiecie, zestaw do robienia. Okej, to jest coś, co chciała. To jest jakieś stickery. Tutaj w środku jest taka muszla, w której jest perła. I tą perłę się wsadza do naszyjnika i można ją nosić na szyi. Dodatkowo Charlotte kupiła mi jej konfiturę i białą czekoladę, ponieważ to są nasze ulubione. Do tego zestawu ma jeszcze takie trzy lakiery, które są właśnie takie w jej stylu. To jest do opakowania. Wosk, żel do brwi, klej do brwi, mgiełko utrwalające, świeczuszka, super błyszczyk, uwielbiam go. Dodatkowo jeszcze taki pierścionek i jeszcze taki zodiakarski zestaw długopisów. Dodatkowo opaska, gumka, klamra do włosów i tutaj jest biżuteria. Jeżeli chodzi o biżuterię, bo trochę się tutaj zebrało i zabrakło mi pudełek, ale ma dwa naszyjniki z kamieniami, tu ma taki naszyjnik z wężem, z aniołkiem. To jest w ogóle mój ulubiony, mam taki sam i to wszystko jest ze sklepu Naila, także polecam. Dodatkowo jeszcze są też pierścionki z kamieni. Jeszcze jest taka świeczka kokosowa z Yankee Candle. Jeżeli chodzi o moją mamę, to również ma zestaw właśnie z Naila do robienia paznokci, tylko taki łatwiejszy, powiedzmy. Dodatkowo ma puder, nową gąbeczkę, bo jej to jest w stanie po prostu tragicznym. Tuż do rzęs, dwie pomadki, to jest jej ulubiona, to zamówiłam przypadkowo i się okazało, że jest za jasna. Olejek do włosów, powiem, że potrzebowała, to jest bronzer. O matko, to jest coś bardzo fajnego, nie wiem jak to się nazywa profesjonalnie, ale to się nakłada przed makijażem i twarz jest tak fajnie przygotowana do niego. A tutaj jest korektor pod oczy, dwa lakiery, właśnie te z tej edycji, ampułki do włosów, bo moja mama to ma średnio te włosy, dodatkowo właśnie lakiery. Tutaj jest peeling do ciała. A jeszcze są takie lakierki w sumie, tak żeby miała jeszcze takie bardziej nudziakowe na co dzień. Zapach do auta z Yankee Candle i niczego tam jeszcze nie pokazywałam. Tutaj jest jeszcze podkład i tutaj mamy biżuterię. Taką bransoletkę z Kajak Kasia i takie kluczyki. Bo mam jeszcze kot oraz świeczkę. Myślałam, że będzie bardziej zielona, w sensie tak bardziej pod wygląd właśnie do ich mieszkania. Także może to będzie jeszcze taki wspólny prezent dla nich. Jeżeli chodzi o tatę, to zamówiłam mu taką deskę do pompek, ponieważ on cały czas robi pompki i tutaj ponoć jakoś daje te rączki w odpowiednie dziurki. I ja nie wiem, no ja się nie znam, ja jestem osoba niećwicząca. Plus to uważam, że jest super prezent, ponieważ ja mu kupiłam na urodziny jak to się nazywa, Apple Watcha i do tego dokupiłam teraz paski, właśnie taki ładny skórzany i taki czarny. Dodatkowo odżywka i szampon. Tu mam perfumki, tu mam męskie, tu mam damskie, ja już swoją wzięłam i teraz muszę zobaczyć, która właśnie mi najbardziej pasuje do taty i jeszcze wsadzę do tacie. Tam mam jeszcze, o tu są jeszcze prezenty dla Bibi. Także dla Bibi jest taki misiu, jest tak słodki, zobaczcie, Sensei, ja nie dość, że ma dzwoneczek, to jeszcze szeleści. Plus kupiła mi taki tunel dla kota, też z takim dzwoneczkiem. Nie mam pojęcia, jak ona się będzie bawiła i czy w ogóle się tym będzie bawiła, ale wzięłam na spróbowanie, bo ona lubi sama się bawić. Znalazłam też jeszcze rzeczy dla siebie, czyli taki sznureczek do case'a. On jest też z Naila i taką perfumkę wieczorową, też z Naila. A tam jeszcze mam kilka zestawów również dla osób z rodziny, także też to będę zaraz pakowała. To jest tak słodki, że nie mogę. Oczywiście również pakuję w pudełeczko. Lubię bardzo taką estetykę. I tutaj już są zapakowane dla dziewczyn piękne, marmurkowe. Dla taty myszka Miki, piękna. I dla Bibi też pójdzie myszka Miki. Że to skończyłam pakować prezenty, proszę bardzo, zobaczcie jak pięknie. Ale zanim ona przyjdzie... Poczekaj, zanim się w tym i zrób po prostu zdjęcie z Bibi jeszcze, jak tak ładnie stoi. Bibi, to jest ładne. Poczynam. Bibi. Dobra, pokażemy jeszcze naszego rodzinnego polaroida w tym roku świątecznego i lecimy na święta. Tak jest. Jak się nagrywa? Już się nagrywa. A, już się nagrywa, dobrze. Akcja. Pozdrawiamy z Polski 2021. O, mam gitarę, mam samochód. Akcja! Takie konstrukcja chyba z domu taka faktycznie dawna. O, myślę, że gwiazdeczko może. To ona. Zaprowadzimy. Zaszczymy. Nie mogę spóźnić się. Nie mogę spóźnić się.
Ale my mamy jeszcze jedno. A my się jeszcze jedno. Ale już nie trzeba, nie trzeba. To już? No. Kasiu napuścił Julia może? Nie. O, wow, dziękuję. Ja noże do sushi dostałam. Nie, no skąd ta gwiazdka wiedziała? I noże, i zdrab, hazard. Hazard! Dostam cukierniczkę, bo nie mam. Cudownie! A ta gwiazdka to skąd się zerwała? Nie, no pierdzielisz, stara, taki wiem. Teraz musimy powiedzieć. Nie, no. Ja żem dziękuję, Najlepsze. Pokażmy, jak się nie da ich rozwiązać. Może się rodzina powiem się łapie, co się... Coś nie wiem. Ja mam to rok jeszcze. Moi drodzy, to nasze wory prezentów, które przywieźliśmy do domu. Czekajcie, bo co jeszcze prezenty? A to dla kogo? Dla Julii. Od... Klawę i Mikołę. O, proszę. Bibi! A, tu jest, dobra, jest. Po świętach wrócił głodny, wiesz. Coś po was. Dobra, to jeszcze jest dla was. Przyjrzyjcie się temu. O, nie, to nie, jeszcze nie, jest dla was. Za dużo tego. Co to może być? Zastanówmy się. Proszę. A to jest taki troszkę inny. No, to elegancko. Może się no, podzielić. Jeden ale on się przyda na depresyjną kanapę. To jest nasza depresyjna kanapa. Każdy, kto tu siedzi, dostaje stanu... Ale też zawsze, jak ktoś tu leży, prosi kogoś, żeby przyniesieć do okrycia. No, więc to się przyda. No. I jeszcze to. Ale nie drogie, bardzo ładne. Ale oklejone. Co mama chyba się oklejała, ja to musiałam poprawiać. Ooo, zofrownica. Wow. Ja zapomniałam, bo... Nie wróciłeś do jedzenia, nie wystraszyłeś się z jedzenia. No wiesz co, myszko. Nie. Cieszysz się ze swojego... Wow, super. Czyli to jest pretekst, że mam ci robić gofry. Nie, no szokobonsy, bo ja... bardzo lubię te cukierki. Od kilku dni mówiła mi, jak bardzo chciała szokobonsy, i powiedziała, że chce je na święto. Bo Ola ma kalendarz z Kinderków i tam miały być szokobonsy. I ja ani razu nie było, kiedy ja byłam, więc... Julia, byłaś tylko dwa dni teraz. No, szokobonsy są zajebiste. I dostałam jeszcze... Good Vibes Only, myszka Miki i Spotify. Wiesz, co to jest? To jest jakaś piosenka Agnieszka? Ja pierniczę. A tu masz się podpisać. A, się dziecko postarało, bardzo ładne, pasuje do mieszkania, nieprzesadzony, minimalizm. Ładnie, dziękuję. To chodziło. Super prezent, bardzo mi się podoba. No, dziękuję. Dobra, pokażę wam, co dostałam na prezent. Także dostałam takie coś. To jest uchwyt na ręcznik papierowy, piękny, złoty. Jak już to kupicie w Homla za 30 zł. Dodatkowo pojemnik na miód. Robiliśmy głosowanie na Instastory, czy lepszy jest taki, czy przeźroczysty. Wygrał taki i go dostałam. Nie musiałam sama kupować, także cudownie. No zobaczcie sami, a dostałam miód na Mikołaja, także mam miód. Tutaj szeleści Bibi, popatrzcie, jakiego słodkiego mizio dostała. Przepiękne, no właśnie. I dostałam jeszcze moje sztuczce z Homla, które już mam. Aczkolwiek już wam nie podam ceny, bo tutaj już inteligentni ściągnęli. Żeby mieć więcej, tak? Bo mam, bo tu jest ile? To jest chyba na 4 osoby, no. Na 4, no to lepiej 8 niż 4, tak? To Fifi, to jest najlepsza rzecz, jaką można dać. Jakby ptasie mleczko... Szokobonsy? A, ale jak są takie typowo prezentowe, no to dla mnie to jest ptasie mleczko, Raffaello. Ferrero Rocher i to. No to do Fifi jest na pierwszym miejscu, później Ferrero,
Raffaello i ptasie mleczko na samym końcu, ale Raffaello też mi się strasznie już przejadło. Słodki różowy prezencik, proszę bardzo. Dostałam jakąś ozdóbkę taką różową, świąteczną. Do tego serweteczki różowe. Do tego bombeczki różowe. Do tego świeczniki różowe. I świeczki różowe. So cute. Na łapę jak z tym. No dasz radę, to nie jest straszne. Oj, jajaka! Ja chcę go rozszarpać. Cukierniczkę białą, pasuje mi. Aczkolwiek ja trzymam cukier w takim pojemniczku, ale mojej mamie to bardzo nie pasowało, więc podpowiedziała gwiazdce, że potrzebuje cukierniczki. Okej, okay, fajnie. I dostałam jeszcze taką miseczkę. Takie miseczki, jak wiemy, nigdy za wiele takich miseczek na różne przekąski. No fajna, taka nieregularna. Oliwki, papryczka marynowana, that's cool. No taki mój vibe. Dostałam, moi drodzy, od mojej kuzynki, zestaw z Charlotte. I to jest totalnie moje życie, ponieważ jest tu największy słój białej czekolady i konfitury malinowej, czyli moje totalnie dwie ulubione rzeczy. Właśnie chodzę do Charlotte. Nie zapakować w kuchni do nas. Chodzę do Charlotte właściwie tylko po te właśnie rzeczy, także bardzo się cieszę, bardzo dziękuję. A, dostałam tu taką figurkę. To jest bardzo fajny, pomysłowy prezent, nawet bym nie pomyślała w sumie. Noże do sushi, that's cool. To jest nawet napisane do jakiego sushi. O ja pierniczę, jakie drogie! Nie ściągnęliśmy ceny. Cztery razy prawie tańsze, a jest ich o wiele więcej. Kolory pereł symbolizują. Dostałam jeszcze takie kwiaty jakby do mycia. Bardzo ładne, są naprawdę cute, będą pasowały do łazienki. Także fajniutko i hazard. Także teraz lecę zdrapywać. No, z miłością to kupowane nie było, ponieważ totalnie nic nie wygrałam w żadnej mojej strategii, także... Po trzech razy sztuka. O i zobacz, jaki efekt daje ta lampka. No, fajny. Fajne, poczekaj, zobaczymy, jak będzie miał nazwę. Co? To jest zajebiste. Przepraszam, dostałam jeszcze kurtkę. Wczoraj pojechałam z tatą jeszcze kupić prezent last minute dla Oli, bo chcieliśmy znaleźć jej kurtkę. I powiedziałam, że ona jest spoko i sobie ją kupię, jak się Oli sprawdzi, i dostałam ją dzisiaj, także... Mamy takie same siski. Chleba i wina. Ustępują miejsca kolędą. Teraz robimy? Próbę generalną. Drodzy, my nie możemy wejść do rodziny taką. My musimy przeprowadzić próbę generalną. Bo my jesteśmy perfekcyjni machuniki. I musimy przyśpiewać kolędę. Na ile głosów? Na cztery, jak wiesz. Dobrze. A Bibi zaszczeka? Obojętnie. Zaśpiewa jakąś, a ci każdą zaśpiewa. Przybierze list dobre pasterze. Grają sushi. Aż się Bibi biedna powiedziała. Myślę, że mamy przećwiczone, możemy wchodzić. Dzisiaj mamy Boże Narodzenie, tutaj robimy grzaniuszka. O, zobaczcie, jaki grzaniusiu, pysznie. Dobra, nagramy przebiteczkę, jak to wlewam. No, spróbuj stary. Nie, bo ja widać. Pozdrawiam vloga. Chciałabym pozdrowić tatę. Tato, proszę cię. Pozdrawiam cię. Usłysz mnie. Dobra, próbuj. Całą szkołę. Ja się boję od ciebie. Nie, nie, nie bój się. O, ale to był pomysł. Nie, ale w tej chwili byś to nalewała tak... Tak. Do czkarki. No, byłoby fajnie. Ja pierdzielę. Ale może jednak.